przygotowałyśmy dla Was. O, to ten tak, Harry Potter. Tak. Tak. Jedziemy z pytaniami. Jedziemy. Pytanie pierwsze. Ulubiona książka. No, ja mam sentyment chyba największy do pierwszej części, bo czytałam ją wiele, wiele razy. Także myślę, że Harry Potter i... I filozoficzny, tak. Pierwsza część jak coś. Moja ulubiona część właśnie jest w sumie ostatnia. Bo była dla mnie tak najbardziej zaskakująca i tak się mi najwięcej działo. Więc najciekawsza pomysła. No ja lubię pierwszą część. Okej, ulubiony film. Myślę, że Więzień Azkabanu bardzo mi się podobał. Już mieliśmy do czynienia z dorastającym Harrym. Nie był już takim małym dzieckiem, ale też nie był już prawie dorosłym mężczyzną. To był ten taki okres pośredni. No i akcja mi się bardzo podobała, także myślę, że trzecia część. A właśnie, ja najbardziej lubię te pierwsze filmy, bo potem się już taka telenowela zrobiła. Ale chyba najbardziej lubię drugą część Komnaty Tajemnicy. No chyba Tajemnicy razy widziałam i Grelek tam był. Komnaty Tajemnicy. Ja lubię pierwszy, bo mam sentyment ogromny. I dwa ostatnie, bo to już końcówka niby, a ma być jeszcze ósma część książek. No, ma wyjść jest. Teraz ze mną, bo jakoś ma ja czekam. Mam nadzieję, że to nie kłamstwo, bo już próbowali mnie z 20 razy nabrać, a się okazało, że to chodziło o fantastyczne zwierzęta. To jest różnica. No. No. Najmniej lubiona książka. Och, ciężko stwierdzić, bo w sumie wszystkie za jakieś tam aspekty lubiłam. Kurczę, nie wiem. Nie ma chyba takiej. Ja chyba najmniej lubię Księcia Dłużki. Jakoś tak strasznie mnie ta książka irytowała. Byłam zła, że syn już umarł. Tak jakoś strasznie mi się to wydawało takie zagmatwane i nie podobało mi się też szósta część. Ja nie mam. Dalej. Części książek, filmów, podczas których płakałaś. No to może tak, jakie sceny. To na pewno... Jak z Gredek umarł. Jak z Gredek umarł. No, śmierć Dumbledora. Syriusza. Na pewno. Ja też płakałam, jak Nora się paliła. To jakoś strasznie mi to... No i ogólnie zakończenie, że już to wszystko się kończy. To cała przygoda. Myślę, że też zakończenie. Nie no, ja płakałam, jak byłam mała, to płakałam na wszystkich poza pierwszą częścią. A jak byłam starsza, to płakałam na pierwszej części. To było takie wzruszające. Jak Harry się dowiedział, że jest czarodziejem i pojedzie do Hogwartu i już nie będzie musiał się z nimi tam, wiecie, no. Jakbyś mogła mieć coś wspólnego z dowolnym charakterem, bohaterem, kto by to był? No, na pewno coś bym chciała mieć z Hermiony. Ogólnie od zawsze jej ją lubiłam. Była bardzo mądra, inteligentna, ale zarazem można powiedzieć, że rozrywkowa i dzielna. Nie o to chodziło. Hermiona była w Gryffindorze, w tym oceanie. Chodziło to chyba o to. Nie, bo ja oglądałam. I chodziło o to, że coś, czyli coś w stylu związek. Aha. No, ja bym miała z tym. Jak mu jest? Ten Ron, to jest tym Hermioną. No Ron. No Ron. No Ron. No właśnie. Bliźniaków Wesleyów, na przykład tego mojego dziewczyny, to było tak fajnie. Na pewno by nie było nudno. Ja bym chciała ogólnie należeć do rodzinki Wesleyów, myślę, że byli no, naprawdę świetni. No ja należę do Supermana. Chwila. Ulubiony charakter, bohater, no? No to kurczę, też powiem wam. No oczywiście Harry Potter, Hermiona, jeszcze myślę, że Sirius. Też mi się należy. Nie, Syriusz i Luna. O, Luna też. Jak byłam dzieckiem, to się jarałam Hermioną. I dlatego jestem Hermioną. Ale później tak doszło do wniosku, że jednak Syriusz jest lepszy. Wolę Syriusza. Ale Hermiona jest dalej fajna. No i jeszcze Severus Snape, wspaniały. Nie! Ja jestem z Gryffindoru, ale i tak byłbym. Ale ja naprawdę całym sercem. Nie, no, jaki patronus byłby twoim? Jakiś kotek na pewno, bo jestem straszną kociarą, więc obojętnie jaki by był, rudy, biały, czarny, jakikolwiek, by cię ucieszyło. Ty byś miał byłego. Niech będzie. Ty czarnego.
No, ja bym miała, jako jedyna bym miała czarnego. Bo ja tam ma białe zwierzę. Tak jak w prawdziwym życiu. Ja bym może chciała jakiegoś ptaka, sowy na przykład. Albo koalę. Skradać, tyle się dowiedzieć, super by było. No bo kamień wskrzeszenia, no to nie wiem. On tylko przez chwilę działa. Przez chwilę działa, więc to by nie miało większego. A czarna różdżka jakoś mnie przeraża. Nie chciałabym. Ja też bym nie chciała. Znaczy ja bym chciała kamień wskrzeszenia, albo czarną różdżkę, albo tą, ale tą różdżką bym czyniła dobre rzeczy, czyli bym zabijała złych ludzi. Aha. Okej. Okay. Good idea. W jakim domu byś była? No jestem już 3 razy, zostałam przydzielona do Gryffindoru, także wiecie, Pottermore to sprawy. Ej, wy się ubrałyście z Petrami. Nie zawsze wychodzi Hufflepuff, to by chyba mi też. No, one są razem. Samo dormitorium. Jakbyś mogła spotkać dowolną osobę z obsady, to kto by to był? Obojętne. Znaczy, ja skorzystałam z każdej okazji, tylko Boron pojechał studiować do Krakowa, ale ja się to później dowiedziałam i wiecie. Co? A ty że był Rupert, tak? Rupert, no. On studiuje w Krakowie? Nie, nie. Ale były plotki, ale chyba pilne na pewno. Ja bym chciała spotkać Jessica, która grała Lavender, bo ona jest taką rysowniczką, rysuje takie fajne komiksy. Ludzikami, żeby śledzić na Instagramie i mi się bardzo podoba. Czy grałaś w gry komputerowe z Harry Pottera? Nie, ale chciałabym. Było coś takiego jak Lego Harry Potter. No nie, było coś takiego. Taka gra komputerowa. Ja coś tam grałam. Grę właśnie Quidditch przez wieki, ona się nazywała komputerowa i tam się grało właśnie. I ja pamiętam, jak miałam jeszcze Siemensa telefon, no to miałam tam właśnie grę Harry Potter i tam się przechodziło, żeby nie zostać zauważonym, tak. Ale musimy powiedzieć, że na WF-ie gramy w Quidditcha. Tak. Często. Często bardzo. I rzucamy na siebie zaklęcia. Erecto na przykład. Tak. Jakbyś była w drużynie Quidditcha, na jakiej pozycji grałabyś? Ja bym chciała być wałkarzem. Ja myślę, że ścigającym bym była. Ja jestem szukającym. Zawsze tak gram. Byłaś szczęśliwa z zakończenia? Nie ma zakończenia! Kolejna część będzie. No to zależy, nie? Bo z jednej strony było mi smutno, że to wszystko się kończy, no ale... Ale się nie kończy, się nie? Dobrze skończyło. Ale się skończyło. Ale się nie kończy, no. No dobrze, jeszcze się nie skończyło. To jeszcze nie możemy tego określić. Znaczy ja ogólnie to płakałam, jak... Z zakończenia płakałam, że się skończyło. Ale teraz się dowiedziałam, że się podobno nie kończy i jestem szczęśliwa. I wiecie, bo każda część to było takie tu, a potem już nie było tego tu. Potem tra, kolejna część. To straszne. Ile znaczy dla ciebie Harry Potter? Właśnie tyle. Całe dzieciństwo. Jest dużą częścią mojego dzieciństwa jakoś tak. To jest też pasja, można powiedzieć. Może nie było to początkiem przygody z czytaniem, ale na pewno takim... Ja się rozkręciłam się właśnie w gimnazjum dopiero. Także czytałam rzeczywiście każdą część i w ogóle tak zaczęłam być taka Potterhead. Nie, czyli czytali książki, jak ja nie umiałam jeszcze czytać. A co roku? Nie co roku, ale na każdy film szłam do kina. Zawsze. Nie wiem. Ja czytałam chyba najwięcej razy pierwszą i trzecią część. Ja miałam pierwsze w domu i nie chcecie wiedzieć, jak one teraz wyglądają. Są takie okładki, bo potem... Pokazywałaś mi właśnie. No, na pewno jest ważne. I to już chyba wszystko. Było ostatnie pytanie. Cisza. No. Już ostatnie. To pa! Cześć! Pa!
wow. Jeżeli i subskrybujcie, łapki w górę, i komentarze, i poproszę linki do waszych tagów. Tak. Odezwijcie się i zróbcie sobie test na Pottermore i dajcie znać, z jakiego domu jesteście, bo nie znam jeszcze nikogo w realnym życiu ze Slytherinu, więc wiecie, dajcie no znać. I ja mam pytanie, czy wy też gracie w Quidditcha na WF-ie? Jeśli no tak, to jesteście fajni, pamiętajcie o tym zawsze. Chcę wiedzieć, czy my jesteśmy normalni, czy tylko my. I czy rzucacie zaklęcie Erecto na WF-ie? Tak już mogłaś nie mówić. I oczywiście kto został ugodzony tym zaklęciem? No ja! Wszystko inaczej. Przeze mnie nam. Jak zawsze. Na przypale albo wcale. Całe życie na przypale. To cześć. Cześć, pa, pa. Pa, trzymcie.